To był generalnie kolejny etap rozwoju spółki. Wchodząc na Nikonek 5 lat temu, zakładaliśmy, że spółka w pewnym momencie będzie przychodziła na duży parkiet. No, razem z wzrostem kapitalizacji, z rozwojem spółki, był to dla nas taki bardzo naturalny ruch. Spółka jest w bardzo dobrej kondycji finansowej, rośniemy rok do roku, mamy zyski. Byliśmy jedną z nielicznych spółek na Nikonekcie, która rok do roku była zyskowna. Mamy nadal zamiar to kontynuować, aczkolwiek mamy też dużo fajnych pomysłów na inwestycje, także no dużo pracy przed nami jeszcze na GPW. Mamy kilka projektów wewnętrznych, które rozwijamy u nas. Wszystkie właśnie wokół narzędzi wsparcia sprzedaży, marketingu, baz danych, big data, mobile, to są takie kierunki, w których będziemy się rozwijali. No nie mogę zdradzić wszystkich szczegółów, no bo pierw musimy to pokazać w raportach. W najbliższe 2-3 lata nie przewidujemy dywidendy, ponieważ chcemy szybko rosnąć, chcemy te pieniądze reinwestować, tym bardziej, że mamy pomysły na to, jak to robić.